Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj jest środa, jest 22 stycznia, a to jest trzeci odcinek Stawakowy w tym tygodniu, na który ja Was oczywiście bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Jedziemy z nim, lecimy! Moi drodzy, moi kochani, jak widzicie, ciągle Was pozdrawiam i tak będzie oczywiście w najbliższe jeszcze parę tygodni z różnych ciepłych, gorących, fantastycznych, palmowo-słonecznych rejonów. Jestem ciągle w Singapurze, tak jak Wam mówiłem wczoraj, polazłem z tego centrum miasta do jakiegoś parku, nazywa się to Cannon Fort Park, jest tu bardzo sympatycznie i jest w miarę cicho, więc będę mógł normalnie, spokojnie, chociaż chyba trochę niespokojnie, ale w takim dobrym otoczeniu do Was coś powiedzieć. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek, ciekawostka na dzisiaj, myślę, że w ogóle naprawdę dosyć ciekawa. Wiecie, że jedną z takich rzeczy, chyba dosyć przerażających w życiu, szczególnie jeżeli chodzi o starość w życiu, jest taka straszna choroba, która się nazywa demencja. To jest taka rzecz, której oczywiście nikomu nie życzę, samemu sobie jej nie życzę, chociaż może się każdemu z nas zdarzyć. Do tej pory lekarze byli przede wszystkim przekonani, że ta choroba to jest skutek złej diety, złego odżywiania, złego ruchu, w sensie za mało ruchu, no takiego generalnie złego stanu organizmu przede wszystkim. Jak się okazuje, jest jeszcze jeden powód, który ostatnio odkryto i który jest, uważam, bardzo ciekawy i myślę, że w ogóle znacznie ważniejszy niż tamte wszystkie. Otóż, robiono na przestrzeni kilkudziesięciu lat takie badania na temat demencji wśród ludzi będących w związkach i niebędących w związkach, będących wdowcami itd., itd. Okazuje się, że ludzie, którzy są sami przez długie lata, ludzie, którzy nie są w żadnych bliskich relacjach, którzy nie są w dobrych, długotrwałych związkach, mają mniej więcej 50% szans więcej na to, żeby zapaść na demencję. Jak się okazuje, bycie w odizolowaniu od innych ludzi sprawia, że znacznie łatwiej ta choroba w człowieku się zagnieżdża. Kochani, po pierwsze myślę, że to jest w ogóle bardzo logiczne. Właśnie demencja jest czymś takim, że człowiek traci kontakt z rzeczywistością, nie? Nie rozpoznaje ludzi, nie rozpoznaje świata, źle w nim funkcjonuje, nie potrafi być tutaj, gdzie jest. Czyli de facto traci kontakt z rzeczywistością. Uwaga, jak się okazuje, najważniejszą rzeczywistością dla nas jest rzeczywistość bycia z ludźmi, jest rzeczywistość budowania pewnych relacji. Jeżeli jej nie ma, to po prostu tracimy kontakt z rzeczywistością, nie tylko z tą międzyludzką, tylko w ogóle z rzeczywistością dookoła. Kochani, co to znaczy? Jeżeli chcemy się chronić przed tą chorobą, a to oczywiście nie chodzi mi tylko o tą chorobę, tylko chcemy się chronić przed oderwaniem od rzeczywistości, to potrzebujemy relacji. I wiem, kochani, bo zaraz oczywiście... Wszyscy ci z Was, którzy macie z tym problem, w sensie, że jesteście sami, albo zostawieni, albo opuszczeni, albo nie w małżeństwie, albo w trudnym małżeństwie, to powiecie, no właśnie ja tak mam i to jest moje przekleństwo i tak dalej. Uwaga! Kochani, tu nie chodzi po pierwsze tylko o relacje małżeńskie, nie. Ja na przykład nigdy nie będę w relacji małżeńskiej. I to by oznaczało, że co, mam 50% szans albo znacznie więcej na to, że będę miał demencję. W ogóle może będę kiedyś miał. Ale nie w tym rzecz. Bo to nie chodzi o relację małżeńską, tylko chodzi o to, czy jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem. Kochani, relacja małżeńska de facto w swojej istocie polega tak naprawdę na przyjaźni. Więc nawet jeżeli nie jesteś w relacji małżeńskiej, to możesz być w relacjach przyjaźni. Uwaga, nie znajomości. Nie to, że kogoś po prostu znasz, że ktoś istnieje. Tylko prawdziwej przyjaźni, głębokiej przyjaźni. Uwaga, tego każdy z nas może szukać. I wiem, że najłatwiej sobie powiedzieć, ale ja właśnie nie mam. Jestem sam i nikt mnie nie chce, nikt mnie nie kocha. Przestań mi tu jęczeć, przestań narzekać. Tylko zacznij szukać tych relacji. A ja już szukałem od 30 lat. No to masz kolejne 30, żeby je znaleźć. Kochani, pozycja taka, w której sobie mówimy, ja tego nie mam, ja tego nigdy nie będę miał, chociaż to jest bardzo bolesna pozycja, to też wbrew pozorom najwygodniejsza i najleniwsza pozycja świata. Że jest mi źle, będzie mi źle i nic nie mogę zrobić, żeby mi nie było źle. Otóż to nieprawda. Moi drodzy, chodzi o to, żeby nieustannie żyć w przekonaniu, mogę spróbować po raz kolejny. Mogę po raz kolejny poszukać relacji. Uwaga, i do tego wcale nie jest potrzebna relacja małżeńska. Ja tego nie neguję oczywiście. Byłoby super, żeby relacja małżeńska była najważniejszą przyjaźnią w ogóle życia. Tak powinno być. Ale uwaga, na przyjaźń nigdy nie jest za późno, nigdy nie jest pogrzebane, nigdy nie jest tak, że to jest niemożliwe. To tylko od nas zależy, czy się odważymy, zdecydujemy po raz kolejny, po raz milionowy wyjść do szukania takiej relacji. Kochani, bez przyjaźni tracimy kontakt z rzeczywistością. Nie bądźmy tak. Jasne, że najważniejsza przyjaźń to jest przyjaźń z Bogiem.
Ale Bóg nas też stworzył jako, no właśnie, jako ludzi, którzy potrzebują relacji międzyludzkich. I Pan Bóg nas chce z tej przyjaźni z Nim popchnąć do przyjaźni z ludźmi. Jasne, że tamta najbardziej ocala, że ta przyjaźń jest najważniejszą w ogóle przyjaźnią świata, ale te na ziemi są również strasznie potrzebne. Nie rezygnujmy, szukajmy ich. O, jaki teraz taki przyjemny wietrzyk wieje, jest troszeczkę chłodniej, bo jest w ogóle bardzo gorąco. To jest w ogóle super, bo ja lubię, jak się cały gotuje, to jest po prostu ekstra. Ja jak się po prostu pocę, to się czuję dobrze, to się czuję szczęśliwy. Takie mam dziwne. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam, błogosławię, jak nie wiem co, i widzimy się już jutro. Z Bogiem, pa!